Pana, pytanie do Pana. Dlaczego w ogóle oddaliście śledztwo tylko Rosjanom? To był lot wojskowy, popełniliście zbrodnię. I Pan jako współudział zbrodni, Pan, i Pan teraz tłumaczy głupoty, wszystkim opowiada, dlaczego szyby były wybijane? Że Pana według ekspertów wojskowych w szybach się nie da wybawić żadnego wybuchu po prostu. A one są przetopione. Bardzo się cieszę, że Pan zadał te pytania, ale zacznijmy od początku, dobrze? Czy oddaliśmy świetnie, w ogóle świetnie, że to pytanie padło. Bardzo się cieszę, że Pan przyszedł. Ponieważ powtarza Pan informacje, które z premedytacją powtarzają politycy PiS jako kłamstwa. Powiem Panu tak. Pierwsza informacja. Dlaczego oddaliśmy śledztwo? Nie oddaliśmy śledztwa. 10 kwietnia został. 10 kwietnia, nie wiem, ja nie byłem tam, podejrzewam, że Pan również na miejscu, w związku z czym trudno jest mi powiedzieć, co mówił Miedwiediew. Natomiast wiem, co zrobiła polska prokuratura. 10 kwietnia wszczęto śledztwo polskiej prokuratury. Dlaczego śledztwo prowadziła rosyjska prokuratura? Bo jest zasada terytorialności, kraj, na terenie którego dochodzi do wypadku, niezależnie czy to jest samolot wojskowy czy cywilny, jak spadł samolot białoruski w Polsce, kto prowadził śledztwo? Polacy. Mimo, że nawet takiego samolotu nie mieliśmy. Jak spadł polski śmigłowiec we Włoszech, kto prowadził śledztwo? Również Włosi. Jak polska ciężarówka została porwana, a kierowca zabity w Niemczech, kto prowadził śledztwo? Niemcy. I wrak ciężarówki, można powiedzieć, przez długi czas był w Niemczech. Jest coś takiego w prawie międzynarodowym, jak zasada terytorialności. Nie można państwu suwerennemu odmówić prowadzenia wszczęcia własnego śledztwa. Ale jednocześnie państwu, z którego pochodzi samolot, czy statek, czy samochód, czy cokolwiek innego, nie można zabronić prowadzić swojego śledztwa. W związku z tym, jak zrobić dostęp do dowodów? Jest z 1959 roku Międzynarodowa Konwencja o Pomocy Prawnej. Jeżeli występuje się z wnioskiem o dostęp do dowodu, to ten wniosek jest realizowany przez drugą stronę i przed sądem ten dowód jest traktowany jako wiarygodny dowód, tak jak on byłby tutaj w Polsce. I tak się robi to w systemie prawnym. Dalej. Czy komisja powinna być wspólna z rosyjską? Mówimy teraz już o badaniu wypadku. Po pierwsze, mówi się, że pozwoliliśmy prowadzić badanie według konwencji chicagowskiej, mimo że samolot wojskowy. Zgadza się Pan? Takie teorie są. Niestety jest to kolejne kłamstwo. Nikt nie badał tego wypadku zgodnie z konwencją chicagowską, bo ona dotyczy tylko samolotów cywilnych. Natomiast strona rosyjska w swoim badaniu, ale bo to przecież... Ale wzajemna umowa z Rosjanami. Ale to niech mi Pan, da dokończyć. To zaraz Panu powiem. Bardzo dobrze. To jest też bardzo dobrze, że Pan to powie. Umowa z 93 roku, która została podpisana wtedy, kiedy Rosjanie opuszczali terytorium Niemiec. I potem była przedłużana i obowiązywała w momencie katastrofy. W tej umowie, ta umowa brzmi w ten sposób, że w przypadku wypadku jednego samolotu wojskowego na terytorium drugiego państwa badanie prowadzone jest wspólnie przez właściwe komisje. Co to znaczy? Nie właściwą komisję, tylko właściwe komisje. Czyli wspólnie, czyli równolegle. Są dwie komisje, które prowadzą swoje badania. To jest pierwsza rzecz. A drugi akapit dotyczący tylko badania wypadków, więcej żadnych procedur nie ma. Każde państwo ma prawo odmówić informacji, jeżeli uzasadni to tajemnicą państwową. I to jest całe porozumienie. Ale myśmy z niego skorzystali, bo dokument powołujący komisję polską, wojskową, w uzasadnieniu powołania, to można bez żadnego problemu sprawdzić, bo krąży w internecie, można to znaleźć, to uzasadnienie. Mówi coś takiego. Powołuje się Polską Komisję Badania Wypadku do wypadku właśnie tam na Smoleńsku. W oparciu o polskie prawo to związane z badaniem samolotów wojskowych i w oparciu o porozumienie z 1993 roku. To jest dokument podpisany przez ministra, pieczęcie i tak dalej. W związku z tym każdy polityk,
który twierdzi, że było inaczej, wprowadza świadomie w błąd. To jest bardzo proste do sprawdzenia. I teraz tak, ja zadam pytanie, czy jeżeli myśmy nie prowadzili śledztwa, czy prokurator Pasionek jest tylko prokuratorem rosyjskim czy polskim? Bo dzisiaj jest szefem zespołu prokuratorskiego. Prowadzimy śledztwo? Prowadzimy. Prokurator Pasionek też był od samego początku, potem był dopiero odsunięty na jakiś czas, z przyczyn znanych prokuraturze, ja się w to akurat nie wtrącam. Prokuratorzy byli zarówno w Smoleńsku, jak i w Moskwie, polscy prokuratorzy. Z tego są informacje, z tego są nawet nagrania wideo. W związku z czym trudno jest twierdzić, że myśmy wszystko oddali Rosjanom. Prowadziliśmy niezależnie od Rosjan i prowadzimy dalej śledztwo, niezależnie od Rosjan, swoje śledztwo. Słucham? Na wódkę się przespacerowałem. No wydaje mi się, że nikt tam nie pił. Pana, pan pieprzy głupoty, jak nie wiem, tu zgodził się. Ale... Człowieku, przestał się! Dobra, to jest! Przepraszam bardzo, proszę państwa, jeżeli by pan chciał jeszcze posłuchać, to zapraszam. Był pan już raz. Jeszcze tam to